Witajcie! Przełom kwietnia-maja to czas, kiedy regularnie co roku wraca ten sam problem. Otóż zgłaszacie mi sytuację, że ptaki napadają Wam na szyby. I zastanawiacie się często, dlaczego tak się dzieje, i odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o to, że ptaki w odbiciu szyby widzą swoje własne odbicie, które traktują jako normalnego intruza, czyli ptaka, który gdzieś tam wlazł im w terytorium i chcą go po prostu przepędzić i zaczynają go atakować. Efekt jest taki, że ptaszek całą masę energii zużywa na tym, żeby walczyć ze swoim wyimaginowanym przeciwnikiem, a przy okazji bardzo brudzi nasze szyby. I oczywiście dotyczy to nie tylko szyb, bo znam przypadki, gdzie bliszka siwa na przykład atakowała lusterka w samochodach i to, żeby było ciekawie, swoje odbicie znalazła tylko w jednej marce samochodów, a nie we wszystkich, które stały akurat na parkingu. I niezależnie, gdzie ten samochód zaparkował, odnajdywała to swoje odbicie i je tam atakowała. Efekt był taki, że po godzinie walki z tym lustrem całe lusterko było zupełnie zabrudzone. Oczywiście i odchodami, i tym, co miała akurat na nogach. Więc jest to nic fajnego. I zastanawiacie się, co w takiej sytuacji zrobić. I najlepszą formą jest po prostu osłonięcie tego miejsca tak, żeby ten ptak tego nie widział. Najlepszą metodą jest przyklejenie za pomocą taśmy malarskiej jakiegoś fragmentu tektury, kartonika na jakiś czas. Chodzi o to po prostu, żeby ten ptak zdążył zapomnieć, że w tym miejscu był intruz. Po jakimś tygodniu, dwóch, ten ptak będzie już zajęty wychowywaniem młodych i nie będzie tak ambitnie atakował tego miejsca. Dodajmy jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, kartonik naklejamy zawsze od zewnątrz, bo tylko tak zlikwidujemy efekt lustra. Po drugie, nie musimy od razu zasłaniać całej szyby. Najczęściej wystarczy około 30 cm od dołu, tak żeby ptak siedząc na parapecie czy listwie okiennej nie widział swojego odbicia. Najczęściej pomaga, choć zdarzają się tacy cwani kaskaderzy, którzy podfruwają wyżej, by swoje odbicie znaleźć powyżej kartonika. W takim przypadku zasłonić trzeba więcej okna. Zatem to jest najlepsza metoda i generalnie najczęściej się sprawdza. Aczkolwiek znam taką historię sprzed 2 lat, gdzie zadzwonił do mnie człowiek zupełnie z nietypową sprawą. Otóż u niego atakowała szybę wrona. Dlaczego jest to sprawa nietypowa? No dlatego, że ptaki krukowate, podobnie jak duża część naczelnych, potrafią rozpoznać swoje własne odbicie i wiedzą, że to, kogo widzą w lustrze, no to są one same. W tym przypadku ta wrona z jakiegoś powodu dziwnego nie wiedziała. I problem był dosyć poważny, gdyż ten człowiek zbudował sobie fajną, nową werandę, nowe, piękne szyby schodzące do samej podłogi, piękne uszczelki. No i ta wrona tak zacięcie walczyła z nimi, że te wszystkie uszczelki mu powyrywała, poniszczyła, więc straty dosyć były poważne i facet miał rzeczywiście problem. Do tego ptak przylatywał mniej więcej o 4 rano i zanim atakował szyby, bardzo głośno krakał do okna, budząc biednego człowieka i nie dając mu spać. Facet w fajny sposób, bo no, po prostu poszukał pomocy najpierw w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. No ta za bardzo mu nie pomogła, dlatego że no powiedzieli, że teoretycznie moglibyśmy zarządzić odstrzał, no ale sprawa dotyczyła miasta, więc to nie wchodziło w grę. Do tego warunek był taki, że to jest ptak, który akurat nie ma młodych. Akurat tak się złożyło, że te młode miał i to bardzo blisko tego miejsca, gdzie te ataki następowały. Zgodnie z moimi sugestiami, człowiek ten przykleił sobie na okno kawałki kartonu i byłoby wszystko fajnie, gdyby nie to, że ptaki krukowate są bardzo inteligentne i do tego pamiętliwe, więc wrona pamiętała, że za tym kartonem było jej odbicie, więc postanowiła rozwalić cały ten karton, żeby do tego swojego odbicia się dostać i znaleźć. Więc pierwszy dzień z próby zaradzenia zjawiska okazał się po prostu zupełnie nieudany. Stąd postanowiliśmy tą wronę po prostu schwytać, zaobrączkować i zniechęcić do tego miejsca. Oczywiście sprawa się nie udała, bo wrony nie są takie głupie, żeby wpadać w jakieś sieci ornitologiczne. Natomiast po 2 dniach takich prób ptak ten zrezygnował z tego miejsca i przeniósł się na okna sąsiadów. Na szczęście na dość krótko, dlatego że jak się okazało, ptaki na gnieździe młode były już bardzo duże, więc za chwilę opuściły to gniazdo i ptaki się wyniosły ze swojego terytorium gdzieś z nimi, gdzieś w inne tereny i problem generalnie sam zniknął, natomiast człowiek rzeczywiście miał problem. Bardzo ciekawe w tej całej sytuacji był też fakt, że w momencie, kiedy ptaki dorosłe karmią już młode, najczęściej no, już nie dochodzi do takich ataków na szyby, bo są zbyt mocno zajęte. Akurat w tym przypadku tej wrony sytuacja była taka, że wrony gdzieś znalazły idealne miejsce do poszukiwania pokarmu, że właściwie młode były karmione tylko przez samice
i ona co chwilę donosiła jakiś duży kawałek pokarmu, stąd po prostu no, samiec nie miał co robić, no to ambitnie bronił bardzo mocno terytorium. Niemniej sprawa zakończyła się bardzo fajnie. Cieszy to, że nie rozwiązano tego w jakiś drastyczny sposób, nie wiem, za pomocą wiatrówki, tylko właśnie człowiek poszukał pomocy i udało się zaradzić, aczkolwiek nie było to proste. Najczęściej jednak szyby atakują dosyć małe ptaki, najczęściej są to pleszki, pliszki czy kosy i je rzeczywiście bardzo łatwo zniechęcić do takich ataków, wieszając, przyczepiając na chwilę kartonik. Najczęściej wystarczy około tygodnia i problem znika, bo ptaki po prostu zapominają o tym i już do tego miejsca nie wracają. Zatem to jest to, co możemy zrobić. Warto to zrobić, bo po pierwsze mamy czyste szyby, a po drugie nie ma sensu, żeby ptak tracił takiej ilości energii, atakując swoje odbicie, które oczywiście do niczego nie prowadzi. Zresztą często taki ptak też sam się naraża na atak drapieżników, bo jest skoncentrowany na własnym odbiciu, a nie na tym, żeby uważać na drapieżniki. Zatem w tym filmie jest to wszystko. Króciutki materiał dotyczący problemu, który wraca co roku. Ptaki atakują szybę, przyklejamy kartonik taśmą malarską, żeby żadny tam klej potem nie został i problem powinien się po tygodniu, dwóch sam rozwiązać. Pamiętaj, że możesz zasubskrybować ten kanał. Możesz też zostawić komentarz. Możesz zostać patronem kanału na Patronite. Możesz zdecydować, czy lubisz ten odcinek. Możesz też zupełnie nic nie robić. Ptasia strefa. Jeden kanał, a tyle możliwości.